Bez zmian w Turcji dotychczasowy przywódca Recep Erdoğan wygrał drugą turę wyborów prezydenckich. W pierwszej turze wyborów frekwencja była blisko 90%. Recep Erdoğan uzyskał w niej 49,5%. Po raz pierwszy w historii tureckiej demokracji jesteśmy świadkami drugiej tury wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze zostały zamknięte o godzinie 16 czasu polskiego. W Turcji była wtedy godzina 17. Jeszcze tego samego dnia pojawiły się wyniki. Obliczono, że pan Recep Erdoğan otrzymał 52,14% wszystkich głosów. Zwolennicy Erdoğana gromadzili się na ulicach. Jego przeciwnicy podnosili, że w lokalach wyborczych pojawiały się nieprawidłowości. Główny przeciwnik Erdoğana oskarżył go, że były to jedne z najmniej uczciwych wyborów w ostatnich latach. Nazwał obecną władzę autorytarnym reżimem. W tych wyborach wola ludzi do zmiany autorytarnego reżimu pojawiła się pomimo wszystkich nacisków. Będziemy kontynuować naszą walkę na wszystkich frontach. Erdoğan pozostaje prezydentem kraju od 2014 roku. Wcześniej pełnił funkcję premiera. Z jego inicjatywy zmieniony został ustrój państwa z parlamentarnego na prezydencki. Nie ma już funkcji premiera. Prezydent po reelekcji wyszedł do swoich zwolenników. W trakcie kampanii mogła go pogrążyć inflacja. Tę kartę chciała wykorzystać opozycja, celując w przejęcie władzy. Rozwiązanie problemów spowodowanych wzrostem cen w wyniku inflacji i zrekompensowanie strat socjalnych jest najpilniejszą kwestią na przyszłość. Taką deklarację Erdoğan złożył w swoim pierwszym oficjalnym wystąpieniu po kolejnych wygranych wyborach. Gratulacje prezydentowi Turcji przekazał prezydent Andrzej Duda. Gratuluję zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Jesteśmy gotowi współpracować razem w zakresie zapewniania bezpieczeństwa regionalnego, rozwoju NATO i pokoju w Europie. Podobne sygnały wysłali prezydent USA Joe Biden, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a także kanclerz Niemiec i prezydent Francji.